Cześć, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Skoki Narciarskie 2002 i kontynuujemy sobie naszą grę na poziomie trudnym, także tego fajnie jest. Nie mogę nic czytać, dobra, to trudny. I polecimy Puchar Świata z grubej rury. I który to był? A, no ten co raczej kondycji nie miał na poziomie 1. Okej, okay, drasta tarasta. I zaczynamy. Ogólnie po skończeniu serii, choć nie wiem, czy kiedy się skończy ta seria, w każdym razie będę już teraz odcinki wrzucał rzadziej, nie że codziennie. A po skończeniu tej serii na pewno nie będzie Skoku 2003, ponieważ ten kanał nie nazywa się Skoki Narciarskie, tylko no po prostu się tak nie nazywa, więc ja tu nie będę tylko skoków nagrywał i chciałbym też coś innego, bo już te skoki będą, no, przez miesiąc prawie codziennie. Przez miesiąc? No, a czy no nie przez miesiąc, bo to 20 odcinków dopiero. Ale tak czy siak były wcześniej 2001 i to w niedużym odstępie, więc no przydałoby się troszeczkę przerwy. Zresztą, co, nagram wszystkie skoki, co ja będę za rok robił w zimie. Także lecimy w woskowanie. Jakie tam mamy ten? 4%, to dobrze, bo mam tego mało. Kurde, tak dziwnie, bo mam... Dużo śniegu jest i mi bardzo razi z okna. Przez co ja jestem ładnie doświetlony. Kamera jest w jakiejś ciemności postawiona, jest przy oknie. I trochę mnie razi, jak tak teraz patrzę. Jeszcze mnie z kamery razi, żebym się zamknął. Ale nie, bo nie będę wiedział, kiedy patrzę do kamery, kiedy nie. Ale głupo ty gada. Dzisiaj Andrzej za dobry humor. To będzie trochę taki burdel trochę będzie. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się z progu. Ja pierdzielę, jaki dobry początek odcinka. No nie, no by to szlak trafił. Taki fajny skok był. Ej, może jeszcze dam radę to ten usunąć. Zakończyć sezon? Tak. A nie wiem, czy mi nie doliczyło roku. No nic. Drasta, tarasta i lecimy. Nie było tego, co było przed chwilą. Woskowanie, jak tam? Aha, wosk mi już zebrało, no to świetnie, to żebym zrobił biznes życia. Nawet nie mam tyle, co trzeba gramów tego wosku, będę musiał wosk kupić w następnym. Czyli nie będziemy stać na trening, czyli nie kupuję, nawet nie robię teraz treningu. Witamy na tegorocznym. Dobra, to był jednak zły pomysł, pokarało mnie, będę pamiętał, żeby tak nie robić. Międzynarodowych skoczniach. Ale ten konkurs zapowiada trzeba się ponieść porażkę, a nie. Nie do wiary, kiedy pomyślę, że honorem. Dzisiejsze rekordy na poziomie 220 metrów były kiedyś tylko marzeniem. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. Wybicie było naprawdę okay. Dobre. Teraz już lepiej było. Chyba, że wciąż powinien popracować nad lądowaniem. Zobaczymy, czy się zakwalifikuje. Bo to pamiętajmy, że jest poziom trudny. Zobaczyć, właśnie zaczął padać śnieg. Chyba nie jest najgorzej. Tak, 28. Nie jest najgorzej. Choć muszę teraz skoczyć zdecydowanie lepiej, żeby się dostać do drugiej rundy. Przydałby się tyle mark. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No, telemarku co prawda nie ma. Ale, ojejku, 8 w tabeli. Względem 28 chyba się nie dostałem. Oj, oj, oj. Tak, 32 miejsce. No troszeczkę cofamy się do czasów pierwszego odcinka, kiedy to nawet na poziomie łatwym nie dostawałem się do konkursu. Hech. Teraz przynajmniej mniejszy wstyd, bo jestem na poziomie trudnym. Sklep. Woski. Ile te dwa pierwsze woski kosztują? Aha, to jest uniwersalne, okej. Te kosztują po tysiaku. Nie, na razie nie będziemy po prostu woskować, trzeba troszeczkę gościa podtrenować. Koszty, ojejku. Ojejku. Ten mi kondycję zjeżdża, ale mi techniki podwyższa. O, punkt. No dobra, no. Ja za bardzo tu nie poszaleję, muszę jednak jechać na tych treningach minusowych. Skoki narciarskie stają się coraz popularniejsze. Finlandia. A najlepiej to widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. Okej, lecimy. Wiaterek taki słaby się wydaje. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. No nie, powinienem później. I jeszcze lądowanie. No, lądowanie teraz fajnie siadło. Ale chyba jeszcze nie pokazał. 17 są. Więc powinno być spoko.
Na razie jestem... Oho, 42. No nieźle. To, żebym pokazał. No naprawdę pokazałem klasę. Okej, wiatr jest trochę z przodu. Więc powinno być dobrze, jak się dobrze wybije. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. O kurde, co to było? Ale mi punkty polecą. Nie, 16 są. Nie jest najgorzej, ale... 42, 7. Oj, oj, oj. No i ponownie mamy klapę. Czyli ponownie nie ma pieniążków. Może jakiś Caritas mi tutaj wspomoże, bo stan konta na razie jest smutny. O woskowaniu możemy zapomnieć. Witamy z miejsca byłych igrzysk olimpijskich. Może jeszcze się tak zdarzy, że ta seria naprawdę szybciej się skończy. Mamy wyśmienite i chyba jak będziemy tak szło. Nie no, ale jakoś trzeba na tym poziomie trudności dać radę skakać w końcu po coś on jest. Więc muszę go rozkminić. Ja się tak nie poddam łatwo. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Kurde, mi wydarło. Dobra, powinienem się zakwalifikować. Lądowanie było bardzo ładne, 18. Odległość chyba też nie najgorsza. 19, jest dobrze. ...16% mam smarowanie, to smar... na tym... Woskowanie, to woskowanie troszeczkę tracę, ale... Odbił się wszystkimi siłami. Ale nie ma za co. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę trenera. Kurde, bez telemarku znowu siadło. Nie wiem co ja z tym... Co, kurde, piąty, ale piąty. Z 19 piąty to nie jest źle. Powinienem... Tak, jestem 21, spoko. W ty... Około tych miejsc małe różnice, więc... Czyli małe jak małe. Tam się wszystko dzieje, więc... Znalazł doskonały punkt kurde, do wyjścia co ja zrobiłem. Zaniesie go to daleko? Zaczekał do ostatniej chwili ze zmianą pozycji. Dobrze. I dokończył skok wyśmienić. Jest. Utrzymałem swoją pozycję na pewno. I który? 18. Niestety, bardzo fajnie. To już wszystko. Mam nadzieję, i już nie jestem na samym na dole. Następnych zawodach. 13 punktów. W jejku, 20 któreś miejsca to są ludzie. Kompletne przegrywy w sumie. Okej, mam teraz troszeczkę pieniążków. Nie wiem, nie wiem, raczej na trening nie chcę tego dawać. Kupiłbym sobie smarki. Żeby móc sobie smarkać. He, 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 he. Ale jest sucho. Dobra, kupimy te. Jejku, ile gramów jest. On jest... Wow! To te inne jeszcze tyle kosztują i tylko 10 gram? Super jest ten smar. Wosk. Jejku, kiedy ja się nauczę? 83. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, ale... Sprawdzimy. Zawody. Zobaczymy ile teraz będę miał procent. Jeśli o tym sobie przypominam w momencie ładowania się skoku, jest duża szansa, że spojrzę na ten, na tą cyferkę, liczbę. O, już nie jestem pierwszy, jak miło. Ja miałem 45%, a ja mam 55% i to już nie jest o 15, powinno być dobrze. Spowodował, że nie można nabrać odpowiedniej szybkości. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Dlaczego nie ceniają skok, ja jeszcze nie skoczyłem? No, ale był niezły. Kurde, jasno widzę. No nie wierzę, oni naprawdę jak jasno widzę. 25. I kogo niedobrze wszyscy skoczyli. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Oho, jest telemark. Powinienem się zakwalifikować, bo są osiemnastki. Sześćdziesiątych. Naprawdę. Naprawdę. Chcą mi dać pieniądze. 10 tysięcy jeszcze. Pan. Bier. Tego. Trenuj. Motywacja. Kij z motywacją. Siła wyskoku ważne, że rośnie. Woskowanie. Lecimy z tym woskiem. Standardowej kombinacji. Okej.
I zawody. Bo co więcej? Nie ma co więcej zrobić. Dziękujemy, że jesteście z szczególnie nami z w ten taką sumą. Piękny dzień w Engelbergu. Rozpoczynamy tegoroczne starty w Pucharze Chociaż Świata może kombinezon przydał, albo narty by się przydało kupić Wspaniale lepsze. Być jest dzisiaj z A na razie to chyba nie mam za co, tak też prawdę wiedzą, mówiąc. Że aby zdobyć maksymalną liczbę punktów, będą musieli wykazać się dobrym przygotowaniem i równą formą przez cały sezon we wszystkich 20 konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zgadza się. Wszyscy muszą pokazać się od jak najlepszej strony. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Kurde. Na mnie duże wrażenie. Szarpało troszeczkę i... No i to było takie... 12. Względem mojego 47 miejsca, tak? Nie, 34. Nie, to nie jest źle. Nie, ja miałem 20 któreś tam miejsce, a nie 40. To na koszulkę nie mam co patrzeć, bo nie wiem o co chodzi z tą koszulką. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Ajajaj, zachwiało mnie. Niedobrze. 14, 15? Tak, ten zawodnik. 13, 14. Niedobrze, niedobrze, naprawdę było źle. I coś czuję, że 34, a jakże? 4 miejsca tylko. No niedobrze, niedobrze. He, znalazłem 1500 na ulicy. Jejku, kto to był, że tak tyle zgubili? No nic. Chwila, trening. A, to już może od razu to woskowanie zrobię. 6, 3. Okej. Okay. No i... trening. O, ja tu chcę. Wagę zbiłem. W sumie wagę mam dość dużo, to jakbym to zbił, to by mi też dużo dało. Motywacja też poszła. Siła wyskoku i kondycja... To tak... Kondycja akurat najwięcej poszła, a najmniej ważna. Ważne, że waga spadła o 2. Bo wydaje mi się, że to muszą mieć duże znaczenie. Lecimy. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. Engelberg. Po raz kolejny dopisała Engelberg. Pogoda i zapewne będziemy się cieszyć długimi skokami. Okej, okay, i lecimy. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. Kurde, no to w ten niebieski niezbyt trafiłem. Ale może będzie dobrze. No cóż. Piętnastki. Ajajajajaj. Jakbym jeszcze ten telemark zaliczył, to by było okej. A tak to jest tak niestabilnie zbytnie. 39. No muszę być po tym skoku pierwszy. Bo jak nie, to już nie ma szans. Trzeba wyczuć odpowiedni no to moment już do wybicia widzę, z że progu. Jest mały problem, mamy. Nie rozumiem, czy on tu przyjechał na przejażdżkę? Ej, no takiego pocisku jeszcze nie miałem od nich. No tak, ale poprawiam po całości. Więc nawet nie patrzę już w tabelę, tylko przewijamy. No i ogólnie ostatni z tych, co w ogóle się zakwalifikowali. No i dobra, woskowanie, lecimy ponownie. Zaraz mnie nie będzie stać. Znaczy, zaraz nie będę miał wosku, ale stać może mnie będzie. Na pewno treningu teraz sobie nie rzucę. Żeby tak jednak troszeczkę tych pieniążków Dzisiejsze zostawić na ewentualny wosk. Na słynnej skoczni w Oberstdorfie. Bo wydaje mi się, że wosk jednorazowo więcej mi da niż te dwa punkciki. Jak tam kombinacja? 50%, spoko. Czy mi to zawsze mi daje jakoś 50%? Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko? Miejmy nadzieję... No nie! Dlaczego ja nie wylądowałem? Tak dobrze było. 40. Ostatni. Ach, skok pewnie miałem dłuższy niż połowa gości. Znaczy nie, no aż przesadziłem trochę, ale nie było źle. Dotarliśmy do końca. Kurde, to chyba pół, wezmę ten. Połowę naraz. Zawodów. No nic, to woskujemy. Jest jeszcze wosku, na tyle jest. 6, 8. Tu tak na oko. I zawody.
Mamy nadzieję, że zawody w Garmisch-Partenkirchen będą bardzo emocjonujące. Garmisch-Partenkirchen? Kirchen? Fajnie to przeczytał. Fajnie to brzmi ogólnie. Tak, ładny, bezproblemowy początek. No. I jeszcze lądowanie, znakomite, nie sądzisz? Kurde, się rozpędzili troszeczkę. Jeszcze nie pokazał wszystkiego. No, ty dobrze, jego kolega sprostował. Bo za bardzo mnie zachwalili. 24. Widzę światełko w tunelu. W tunelu. Tak. Co tak? Beznadzieja. O tym, co pokazał, bo już lądować mi się nie chciało. Jeżeli w ogóle może chodzić sam. Co? Co on powiedział? Kurde, nie słyszałem, bo... Bo gadałem. No nic, kolejne zawody spaprane. A tu, o dziwo, jeszcze była szansa na... Było to światełko w tunelu. Ale dostałem 3000, więc no mogę sobie wreszcie coś potrenować i pójdziemy grubo. No i chyba mi się opłacało. Punkcik, dwa punkciki. Dwa. Nic. Aj na zielono. W każdym razie, no, dużo zyskałem. No i teraz sobie puścimy jeszcze to woskowanie. Czyli w tych zawodach muszę coś uskoczyć, bo nie będę miał na wosk. I zawody. Witajcie w Innsbrucku. Zapraszamy do oglądania Innsbruck. Bezpośrednich relacji z zawodów. Chyba w bruku skończę. W tym Innsbrucku. Okej, 42, nie najgorzej. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Pięknie! Tak, tylko że w ogóle nie wiało i mnie nie ruszało na boki, więc no to jakimś filozofią to nie było tutaj tak wylądować. Ale mamy teraz szansę, żeby zarobić na wosk. Okej, 26. No tak na pograniczu przydałoby się to poprawić jakoś. No, ten chyba za długo czekał. Na pewno, to było kiepskie. Dla niego... No nie, i zawsze to lądowanie jeszcze. Nie wiem, czy dzisiaj mam jakieś zaburzenie widzenia głębi w tej skoczni, bo nie czuję, kiedy on jest w jakiej odległości od niej. Chyba, że ręka mi laguje. Nie wygląda, aby przy tym stylu skakania mógł dzisiaj coś zrobić. Do ci. Na dziś... Okej? Okay. No, nie wiem, co mamy zrobić. Walę tego full. Tego full. Został mi 0,1 grama. No, i ostatnie zawody. Pewnie w tym odcinku. I miejmy nadzieję, że teraz coś się uda zrobić. Bischofshofen. Igor Madved. Madved? Nie wiem. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. O, pięknie! No, teraz fajnie. Na szczęście. Jak zwykle w kwalifikacyjnej mi idzie lepiej. Na pewno się dostałem. Już myślałem, że nie, żeby się przestraszył. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Te wybicie, jakbym jeszcze miał na pograniczu, to by było lepiej. A tak, to jest wszystko tak na styk. Dobra, jak tam 20? No, wreszcie coś ugram. Nie będę kończył. I powtórka. Minimalnie zbyt późno wyszedł znowu z progu. Tak, minimalnie. Człowieku, ty się słyszysz. 29. Nice. A, jeszcze 1100 zarobiłem za to. Mam na dwa woski. Jej. Oj. Kup.
Kup. Stan konta 0. Stan umiejętności? Taki sam. Okej. No i... A, skoczymy jeszcze raz. Skoczymy jeszcze raz i na tym skończymy. Na tym skoku kończymy odcinek. Rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Warunki na emocje Pucharu Świata. Mamy wyśmienite i chyba możemy spodziewać się dobrych skoków. Mamy nadzieję, że tak będzie i skoczkowie z czołowych miejsc utrzymają swoje pozycje na liście. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. O, znowu pięknie. Czyli mam szansę teraz w głównym konkursie coś spaprać dzięki temu skokowi, skoku. Okej, 24. 53 kombinacja wosku, 53%. Spoko. Lecim. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Nie zawsze. No nie! Jejku! Jaki... Dlaczego? Wydawało mi się, że... Nie wiem, czy ja klikam za późno dzisiaj, czy co. No i co, na pewno klikam za późno, bo ja po prostu nie klikam. To jest tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.